tutaj Ania, po obejrzeniu odcinka dajcie znać, które nazwisko zaskoczyło Was, które nazwisko powinno znaleźć się w takim challenge'u, a się nie znalazło i czy chcielibyście zobaczyć takie zadanie ponownie. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali Dzikie Ucho, to naprawdę pomaga mi zdobywać nowych gości. Zapraszam Was też na nasze media społecznościowe i Patronite, na którym możecie wspierać ten kanał. Dzisiaj na ekranie zobaczycie prawdziwe imiona i nazwiska znanych wokalistek i wokalistów, którzy nie posługują się nimi na co dzień. Jeśli będziecie je znać, naciskacie przycisk. O kurde. Następnie macie 5 sekund na odpowiedź. Jeśli będzie prawidłowa, otrzymujecie punkt. Jeśli będzie błędna lub jeśli nie zdążycie w ciągu 5 sekund, prawo głosu przechodzi na przeciwnika. Wygrywa osoba z większą liczbą punktów. Mogło być gorzej, tak? Mogły być pseudonimy i można było... Tak, to nie byłoby szans. To nie ma szans. I teraz dowiemy się, jak wielu artystów, którzy myśleliśmy, że mają na imię, jaki mają pseudonim artystyczny, ma inaczej na imię. Dokładnie. Boże, to strasznie, strasznie cichy odcinek. Dlatego zróbcie hałas. No dobrze, czy jesteście gotowi? Nie. Po tym eł sądzę, że to jest polska jakaś babeczka. Myślisz, tak? No. Bo ja to kojarzę, ale nie wiem chyba kto to. Poczekaj. Ja mam chyba jakiś strzał. Masz? Ale ja mam, to serio? Będzie sam strzał i to tylko tak... Kurde. Pierwsze skojarzenie. A ja pewnie obstawiam, że jak powiesz mi, jak już nie zgadniemy, kto to jest, to będę miała takie, ej, no tak, faktycznie. Czy w Polsce jest modne to, bo na przykład w Stanach jest to generalnie trochę modne, nie? Że jest tak, że mimo, że ma się imię i nazwisko, to się wybiera inne imię i nazwisko, nie że pseudonim, nie? Tylko, że inne imię i nazwisko. Bo ja chciałam powiedzieć, że to jest ta. Dajesz. Taka Natalia. Której nie pamiętam. Czekaj, ale w sensie, ja wiem, ale no czasami, ja wiem, że to pseudonim, ale czasami pseudonim ma imię i nazwisko i wiecie, kryje no się tak, pod... No. Wiecie. To może być, słuchajcie... Odklejam to, więc... To ja sobie tak... Ale ja, to jest strzał. Saszan? Sarsa? Nie wiem. Sarsa. Ale nie byłoby to głupie, tak myślę teraz, patrzę. Sarsa mogłaby się nazywać tak. O Jezu, już i tak nie możesz. Ej, czy to jest... Jezu, ja już wiem. Co ty powiedziałeś? Saszan. Jest taka wokalistka. Nie, jest ta, że to jest ta Sarsa. To ta? Nie. Okej. Okay. Ja nie wiem, nawet nikt mi nie przychodzi do głowy. Absolutnie. Nikt dosłownie. No, Sanach, ale to ja wiem, że to nie jest ona. Czyli to nie jest Sarsa. To kto to A jest? Mogłaby być. Mogłaby być. Patrz, co straciła. Nie wiem, w kogo... Nikt mi... Margaret. O kurde, chyba wiem. Czy to jest Jangleosia? Yes! Co ty gadasz? O, okej. Okay. Ej, bez kitu, faktycznie! W życiu mnie wpadł. Ona nie ma na imię Leokadia? Nie, właśnie! Ma na drugie Leokadia. O proszę, to nie widziałam, że ma tak na drugie. A jest no właśnie, gdzieś mi z tyłu coś dzwoniło, nie? Że kojarzę Sarasudą. Mój brat mi przyszedł i mi to powiedział, Jezu, nie! Ja byłem przekonany, że ona ma na imię Leokadia. Nie pasuje totalnie to imię do niej. W sensie, no... No zupełnie nie. No Sara ma kolor pomarańczowy. Mówisz Sara, widzisz pomarańcz, nie? A Jankleosia jest różowa. O Jezu, no dobra. Nie, ale pewnie tak bym sobie nie przypomniał, jakbyśmy tutaj dłużej siedzieli. A, 5 sekund. Masz. Strzelasz? Ale to nie? Po kliknięciu 5 sekund. A, klikniesz, to dlatego mówiłam, że już tłumaczyła jeszcze raz. Obstawiam, że to nie jest PZ, bo jakby P i Z... Wiem, że w problemie jest Oscar. Dobra, to, daj mi jeszcze. Jest też, a to nie jest problem. A nie ma jakiej... Nie jest... Żeberski? Tomek Żeberski. On ma Tomek? Nie wiem. Jezu, nikt mi nie przychodzi do głowy. Sobel? Nie wiem, może jakiś Kłebo na Fidę. Nie, on ma Kuba. On jest Serio? Jakub. No, to wiem. Czy to jest takie łatwe, Mrozu? To jest takie łatwe, Mrozu. Mrozu? 1 punkt. O! Mrozu. 1 punkt. That was quick. Ej, ale to nie mogło być, to nie mogło być takie łatwe przecież. Jezu, mi strasznie jest gorąco już od tej herbaty, ja nie mogę. Bałem się, że to będzie zbyt oczywiste. Ja... Naprawdę. Byliście tak blisko. Ale to tylko dlatego, że włączyły nam się jakieś
głębokie takie rozkminki. O raperach. Tak, tak. Nie, ale, wytróciło kurde, trochę nas z rytmu, bo... Bo ty powiedziałaś o tym raperze, to ja od razu poszedłem w jakiegoś Sobla, bo obstawiałem, że ty mogłabyś dać Sobla. Moja wina, bo ale... Sopel. Mróz, Sopel. Ale Mróz i Mrozu to bardzo daleko w porównaniu do Sopla. W sensie... No lubię... i chyba zmienił trochę kierunek w sumie, tak. Nie? Swój muzyczny. Lubię jego piosenkę Złoto. Miliony monet! Ludzie, no co wy? To super jest. Coś tam gdzieś tam słyszałam. Gdzieś tam coś tam leciało. Choć mi się myli z Mezo. Też tak kiedyś miałam, że dosyć podobni dla mnie byli. Miliony monet? Okładka do złota jest moja. Super. Nie, nie dodajemy tego. Nice. Dodajemy nie, to. Dodajemy to. Dodajemy to tak jak Mrozu to zdjęcie na swoją układkę. O! Wow. Zostawcie żółte serduszko w komentarzu, albo różowe, bo różowe. Dzisiaj tak Dagmara jest różowa. Jak serduszko. Zobaczycie już tę okładkę. Jezu, chciałam tylko powiedzieć, że jest już po 22, więc troszeczkę już mamy myśli tak ciężkie. W łóżku jesteśmy tak naprawdę, śpimy już. Tak na, tak z teraz. Rączkami pod stołem. Nie mam pojęcia. Ja też nie. Ja myślałem, że to będą sami Polacy. Wiesz? No wiesz. Jak jakiś piłkarz. Wiesz, skoro jest Mrozu, to są takie dość proste. Czyli... Więc Peter po prostu... Peter Jean. Pewnie śpiewa... PGH, nie, to... PGE jest. To musi być Latynos. Jezus, jaki jestem błyskotliwy. Kto by się spodziewał? Ten, co śpiewa na przykład Nosa, jak on się... Nie, to nie to te nie. Klimaty, to nie, okay. To, nie to. Okej. Okay. Jak się nazywają ci od Despacito? Daddy Yankee i... Nie, to nie będzie on. Luis Fonsi, to jest imię nazwisko, Louis no. Luis Fonsi chyba. Po co ja tu klikałam w ogóle? Jest jeden taki, ale ja nie, no nie to... pamiętam, jaki on ma pseudonim. To on, którego imię widzimy. Latynoski tak, wokalista. On. Tak. Hernandez, no to jakiś albo Meksykaniec. Meksykanin, albo właśnie... Meksykanin, no. Nie, nie wiem, ja się chyba poddaję. Enrique Iglesias. Nie. Myślisz, że Bruno Mars ma na imię Bruno? Ej, faktycznie, bo Bruno Mars to tak dziwnie, jakby się gość urodził, nie? I tak miał na imię i nazwisko. No, Bruno jeszcze jak Mars, jak planeta. Powiedz go. Nie, nie chcę, nie chcę. Myślałem, że ty powiesz. I po hiszpańsku śpiewa pewnie, tak? Tak. Nie? Nie? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Daddy Yankee, ale... No powiem jego, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Daddy Yankee. Niestety, nie? Dobra, powiedz do Bruna. Dawaj. A ty nie chcesz? Nie. Dobra, Bruno Mars. Jeden punkt. Serio? Serio? No pewnie jest jakiś... Kurde. Może Bruno Mars? Jeden punkt. Co tak? Ty gadasz? Ej, tak mi od razu wiecie, od razu mi co to zaświtało. Co ty gadasz? Jezu, nie, ja myślę... Moje myśli nawet tam nie były. Ja też nigdzie nawet w pobliżu. Nie. Trzeba bardziej nad tym się zastanowić. To wcale nie jest aż takie trudne, bo jak jest jakiś Latynos, nie masz tak wielu pseudonimów. Kuźwa, Latynos, a ja powiedziałam Daddy Yankee. Gość chyba nie jest Latynosem. Nie mam pojęcia. To jest w ogóle co to za... Jaki hit to jest? Odcinek absurdu. No. Z każdym względem. No ale dobrze dowiedzieć się, jak Bruno Mars ma na imię. Tak. Piotr się nazywa? My chcemy być tak mądrzy, że to nam nie wychodzi. Potem idziemy jednak, że nie, no nie będziemy udawać, że jesteśmy mądrzy. Ten Hernandez i tak wiecie, on jest, ma te korzenie takie ten. Bruno Mars, Honduras? Nie, nie wiem. Coś też, Salwador, coś takiego. Honolulu. Honolulu, Hawaje. No tak, no. Kiedyś byłam mega fanką Bruno Marsa i mogło mi to, wiecie, gdzieś podświadomie się pojawić. Od razu on mi tak... To jest ten artysta, który myślisz, że ma na imię Bruno Mars. W sensie, że taki ma w dowodzie, tak, w paszporcie. Tak, Bruno tak, Mars. Ja byłam pewna, że to jest Bruno Mars. Jakie były szanse, że to jest Bruno Mars, naprawdę? Ja to powiedziałam tak... Ja tak nie chciałam tego powiedzieć, w ogóle na głos! Mówię, nie! Chciałabym, że jakby co to wytnę przecież. Ja... Znam! To chyba Polka, co? Wow. 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 Mrozu był jeszcze w miarę. Ja już nie wiem, czy ci ludzie, co mi przychodzą do głowy, to są pseudonimy, czy to są nie pseudonimy. Ja nie wiem, naprawdę, ja się boję już strzelać. Ja teraz boję się jakiejś sugestii. Dobra, to dajesz. Może pomyślmy tak, jakbyś miał na imię Joanna i na nazwisko Klepko. Wiesz, że chcesz być sławny, ale no wiesz, że z tym nazwiskiem to ci nie wyjdzie. To co robisz? Pytanie, piszcie w komentarzach. Pewnie coś z nazwiskiem.
Jest na to szansa. Pewnie tak. Siedzi mi w głowie Goja. Jak będzie Goja? Niestety, Magdalena Wójcik to Goja. A, nie, to ja nie wiem, kto to jest. Oliwka Brazil. O, faktycznie, bo... No okej. Okay. Czy to jest... Mogłem ci znowu odpowiedzieć? Nie, no raczej... Dawaj, powiedz. Klepko. Klepko. Joanna Klepko? Nie, to bardziej starsza pani taka. Ale starsze nie? Przecież nie używały za bardzo pseudonimów. Jak? A Doda? Albo Kaja? No dobra. Ty, a Kaja to... jak ma na imię? Nic mi w ogóle totalnie nie przychodzi do głowy. Przyszła mi tak głupia rzecz, że to jest niemożliwe. Z niczym mi się to nie kojarzy. No. Powiem Oliwka Brazil. Nie. Popatrz, no. Nie wiem, może JJ. Nie. Nie jest to JJ. Nie wiem, Cleo. Jeden punkt. Kurde, patrzcie. Dobra, Cleo. Jeden punkt. Co? Nie wierzę. Patrz, to ma sens. Jak usuniesz Pejka, to masz Leo w nazwisku. A, no w sumie. I to jest intuition na przykład. To jest to, co u ciebie było z Bruno Marsem. No. Nie miałem bladego pojęcia. Pierwszy raz widzę to imię. Pierwszy raz widzę to imię i nazwisko. Nie wpadłabym na to. Też bym na to nie wpadł, ale przez to, że Zuzia powtarzała klepko, słyszałem Kle. Kle, klepko, no. Agnieszka zawsze w tym momencie mówi, jak jest cokolwiek o Cleo, że ona skończyła architekturę krajobrazu na SGGW. To wiem, nie wiem jak się nazywa, więc no. Ja widzę, ale serio? To mi się naprawdę nie skojarzyło z nikim. No wiemy. Z Oliwką Brazil. Joanna to taka Anna z Podlasia w sumie. Ja? Joanna. A jo, Wiktoria też ze wsi. To jest na pewno jakiś skrót. Na przykład. Amt. Tma. Tak, tam. Tam. I z powrotem. Mi przyszło coś do głowy, ale nie, jednak nie. Mat? To mata? Wyszmata. Nie, to jest takie imię, nazwisko, że ja jakby bałbym się to teraz przeczytać. Tak, bo tak. Nie wiem, jak to przeczytać. Abel Makkonnen Pestfai. Makkonnen to mi się z Tekenem kojarzy. A mi jest tym Matthew McConaughey. Hej? To ta... Katarzyna... Zagranicznymi tak, się? Tak, bo z zagranicznymi jest tak, że oni wszyscy brzmią, jakby tak mieli na imię i na nazwisko. Tak. A nie, to nie są pseudonim, na Bruno Mars dla mnie... No dobra, Dua Lipa nie mogłam, nie może być na imię Dua i na nazwisko Lipa. Naprawdę tak ma na imię? Wow, właśnie wyszedłem na idiotę. A może to tył? Nenokat... Ale dobrze myślisz, no. No jakoś trzeba. Leba. Jak label. A powiem to. Asher. Nie jest to Asher. Kurka. Akon. Nie jest to Akon. A znamy go? Czy to może ona jest? Może. Ja się nie zdziwię. Ja naprawdę się nie zdziwię, jeśli to jest ona. Moda. Madonna. U Madonny. Faktycznie są jeszcze te takie klasyki. Macklemore? Nie. Nie jest to Macklemore. Kurczę, tak. Nie, ja się poddaję. Nic mi nie przyjdzie do głowy. Co? No nie. The Weeknd. Co ty gadasz? Jezu, Beskitu, Abel, on jest Abel. Jezu, zapomniałam. Co? Na pewno. Nie ma nawet opcji. Skąd ty to wiedziałaś? Z życia. Z życia? Nie no. Z życi chyba wiedziałaś. Ten The Weeknd, czy coś? The Weeknd. To jest jeden gościu? No. Co? Tak, ale to... Ja właśnie, ale ja przez długi czas myślałem, że to jest zespół. Ja się dowiedziałem przed chwilą właśnie, że to jest jedna osoba. Wszystko jest jasne. Te swaje to z Etiopia, Makkonnen... Makkonnen to jakieś fińskie takie w ogóle, nie? Takie... Może z północy Kanady jest, tam może to jest jakieś... Toronto, bardzo północ. No to, ale urodził się tam, czy tam mieszkał? Urodził, mieszkał. To już wiesz, to jednak to jest, to była prawdziwa wiedza, szanowni państwo, tak? Jeżeli chce się zostać, kurczę, pełnoprawnym artystą jakby międzynarodowym, to, ale to jest trzeba też... z takim imieniem. No nie, to jest za trudne, ale to jest też dobry pomysł, bo The Weeknd każdy lubi. Dokładnie. O, fajne, no. Tak jak na przykład chips. Chips. Na przykład tak. Chciałam coś, co każdy... Takie, wiesz, uniwersalne. Uniwersalne, tak. Bo nie wszyscy lubią herbatę, nie wszyscy lubią kawę. Chips. Każdy lubi. Są różne smaki, to każdy może znaleźć. Dokładnie, każdy może coś dla siebie. O, ją znam. Nie mamy podpowiedzi nazwiskowej. To mi coś się kojarzy, coś mi się obija. Gdzieś tam w kościele w drugiej nawie. A ty wiesz pewnie, co? Nie wiem. Margaret? Jeden punkt.
Jezu, znowu nikt mi nie przychodzi do głowy, naprawdę. Dobra, jest. Oto Margaret. Jeden punkt. Margaret. Jest to Margaret. No, no właśnie, tak, no. Ale naprawdę dzwoniło coś tam. Ja bardziej na nazwisko spojrzałam niż na imię, a ja też instynktownie patrzę na nazwisko najpierw, no. Nie wierzę, czemu zwlekałem. Od razu przeczytałem Małgorzata, chciałem powiedzieć Margaret od początku. No, też bym wiedziała. Coś tam podzwaniała, coś tam naprawdę powiedziałem, tylko że to jest głęboka wiedza, tak? Głęboka, trzeba ją odkryć. No tylko Małgorzata, to był strzał. To było mój, po prostu kto pierwszy. To było, kurde, tak szybko poszło w ogóle, ja ledwo moje palce to wytrzymały. Margaret jest super. I Margaret to jest Małgosia, nie ma żadnego innego przełożenia. Nie ma, Martyna by się nie mogła nazwać Margaret, nie? Nie. Byłaby głupia trochę, człowiek głupia. Ale tak, ale właśnie to ona, no jak kusiło, żeby powiedzieć mrozu. Be my guest. Myślę właśnie, czy... Dobra. Vito Bambino? Nie. Kurde. To jest łatwe. No właśnie, to jest łatwe, no. I jakich mamy męskich wykonawców, którzy nie używają imienia i nazwiska? Coś chcesz? Może raperami trzeba myśleć. No to już jestem... Skup się na tym Kupson? Głupio mi, że tracę taśmę. O Jezu, taśmę. Ja chyba wiem. Kurczę, nie, ale zmarnowałam to, no. Dobra, Sobel. Nie, no Kłebo na Fidel. No Boże Święty! Kłebo. Nice. Nie, no weź. Kłebo na Fidel? To jest po... Kurde, czy to jest Kłebo na Fidel? Bo to, że Kuba, to tam on czasem mówi w piosenkach do siebie, nie? Z trzeciej osoby, nie? No. Trochę. Matko jedyna, ale to jest dzięki Wiktorii, szanowni państwo. Wiktoria ma wielkie, wspaniałe serce. Co ty gadasz? Mówiłem przecież, że Kuba, jakby to zostały strzały. Ale Kub, ja nie wiedziałem. Ja nie wiem. I dzięki niej zachowałem honor, choć nie wiem sobie, czego bardziej nie straciłem. A bo Kuba to po łacinie, tak? Nie. Serio, nie? Nie wiem. Znaczy, może masz rację. Dajcie znać. Czy Kłeba to jest po łacinie Kuba Jakub. No dobra, to jestem zadowolony już. No. Jeszcze Suzanna, jeszcze Suzanna. Myślałam o tym Jakobie, w ogóle tym projektancie. No. To dlatego, wybił mnie z rytmu, a potem... Popatrz, tak gdybyśmy zgadywali pseudonimy projektantów. Dokładnie. Trzeba to zrobić w kolejnym odcinku. To byś wygrała. Co? Nie, no poczekaj, no weź, co? Co? Irena Jurczek, znasz ją? No znam. Kurde, no czemu? Sanach! Mamy to. Sanach! Jezu. To jest Sanach. To jest Sanach. Nie zdążyłam jest Sanach? Nawet podnieść ręki. To jest Sanach. Ja wiedziałem, że będzie Sanach. Musiała być Sanach. No musiała być. Jezu, nie słucham tych piosenek. Kto to jest? Co? To, Oliwka Brazil? Ładne. No nie, to co? Jest Sanach. Ale naprawdę wiedziałam nawet, jak ma na nazwisko, wiesz? Wiedziałam, jak ma na nazwisko, tak. A, nie, to ja nie tak, bo w Opolu jak wygrywała, to mówili imieniem i nazwiskiem też, dobrze pamiętam. Wiedziałam, że ma na imię Zuzanna i że stąd to Sanach. Płytę nazwała Irenka po swoim drugim imieniu. A, faktycznie. Nie znam. No, to ja już no, to ja jestem już szczęśliwy i naprawdę coś z własnej wiedzy wiedziałam, która odpuściła, co prawda, przycisk, ale coś wiedziałam. Ja nie zdążyłam, to się działo tak szybko. Uwielbiam Sanach i mówiłem to 100 razy już, ale uwielbiam. Pozdrawiam serdecznie. Może to kiedyś obejrzysz. Ja wiedziałem wszystko. Wszystkie trzy rzeczy. I czekałem. No, ja też czekałam na tą Sanach. Wiedziałam, że jak będzie Zuzanna, to na 100% to musi być Sanach. No. Dobra. Ma swoje kawanuski. Szczerze? Zajebiście. W sensie ludzie się śmieją z tego, ale od początku jakby kojarzę to, że ona tak uwielbia kawanosy. Więc dla mnie to jest zajebiste. O Jezus. Germanotta. Co? Cię panie, co tam się dzieje? Co, jest jakaś modlitwa wypisana, czy co? Ja to kojarzę. Gwen Stefani. Nie. Nie, 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 Jezu, pomyliłam się. A... Angelina Jolie? A, to aktorka. Może Gwen Stefani? Nie. Angelina i to miłamy jakieś. To tak jak... To jest twój moment. To jest mój moment? To nie jest Rihanna, nie. Ale ja nie będę chyba wiedział w sensie. Dwa słowa, 8 liter. Nie wiem, Beyoncé nam. Drugie słowo składa się tylko z 2 liter. Nie wiem, Nicki Minaj. Nie jest to Nicki Minaj. Schemat odcinka zachowany. Tak, dokładnie. Więc możemy teraz ktoś musi zabłysnąć. Strzelić pierwsze litery 2 ostatnich członów. AG? To są moje inicjały.
Yeah. Ale tak zaczyna się, czy tak się kończy? Raz. 4 litery. No co ty gadasz, to ona? No co ty gadasz? No dobra. A Lady Gaga. Już myślałam, że powiesz coś totalnie w ogóle z chmur. Lady Gaga. Jeden punkt. Tak! Kurczę, a wiedziałam, oświeciło mnie Lady po Gaga. Włoskim nazwisku. Lady Gaga. Okej. Okay. Wiedziałeś? Nie. Serio? Ja chciałem powiedzieć Gwen Stefani. I znowu dostałem punkt dzięki Wiktorii, szanowni państwo. To już nie ma najmniejszego problemu. Trzy punkty z litości. Już. Totalnie pomyliłam. Szkoda, kurde, że jest Lady Gaga. W sumie Germanosta, czy jak fajne, to tam się czyta, no? Fajne nazwisko, mega. Chciałbym mieć. Wiedziałem, w sensie, że Lady Gaga ma jakieś imię, ale nie wiedziałem, że to jest to. Nieprzypadkowo grała w House of Gucci. No. Bo ma włoskie korzenie. Strasznie długi film. Strasznie. Jakby był, no tak... Może 3/4 by trwał, to jeszcze by to było spoko. Jaka zdrowa rywalizacja, nie? Żebyśmy się nie mamy remis, a właśnie, ma, właśnie, nie no. Czy to jest właśnie... Ale to w sumie to ja nie wiem. Dajesz. Kurde, ale jak nie, to stracę moją pozycję dobrą. Kasia Wilk. Była Kasia kiedyś, ale nie to. To zdecydowanie nie Katarzyna Szczot. Nie? Wskazuję, że Nosowska nie zmieniła nazwiska do... Jakby to nie mogłoby się tak wydarzyć. Chyba, że nas zrobiła tutaj... Mogłaby nam dać jakieś... No właśnie. Jakieś... telefon do przyjaciela. Kurde, no ja nie wiem. A chciałoby się wiedzieć, nie? No, ale chyba... Mi się nie... bardzo by chciało wiedzieć. Ja też bym bardzo chciała wiedzieć, ale wydaje mi się, że tylko niepotrzebnie przedłużamy. Tu gdzieś powinno być ukryte te. Tak, no właśnie, właśnie, to było fajne. To będzie jakaś Oliwka Brazylii? Nie no, Oliwka ma na imię chyba, nie? No bo wiem, że to Kaja, Kaja ma Kasia, ale ona chyba nie ma szczot. Kasia. Kaja znaczy. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? A ty masz jakąś lepszą? Nie, nie. Z czym skojarzy mi się z Oliwka Brazy. Jejku, no ale, jakie ale... mamy pseudonimy takie znane teraz? Albo w ostatnich 10 latach w Polsce? Madonna. To stresuję, bo gdyby nie było remisu, gdyby już było przesądzone. Kasia. Nie ma jakiejś Kasi? Kate? Jakiś Kate nie ma? Coś? Ma na pewno na imię Kasia. Niekoniecznie jest Kasią. Szczot. Kasia Szczot. Szczot. W ogóle nic. Szczota to jest jakaś powinna być. Brasz może? Brasz. Kate Brasz. Kate Brasz. Zajebiście to brzmi. No. Kate Brasz. Katarzyna Szczot nie ma, za co właśnie ci wymyśliliśmy nową, drugą ksywkę. Jak się dowiemy, kim jesteś, to... Katrina to nie Polka była. Powiedz Oliwka Brazil, bo jak będzie ona, to... No dobra, chociaż tyle. Czy to jest Oliwka Brazil? Nie, Wiktoria? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no to Kaja. Jeden punkt. O! Nie, 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 nie. Kaja? Jeden punkt. Kurde, patrz! O, weszło. O. Teraz klikło. Kaja. Jeden punkt. Co? Nie wierzę. O kurde, no ta. A my, ka. Kto to może być? Matko jedyna. W życiu bym nie powiedziała, że ona ma Kasia na imię. Jakoś mi nie pasuje. No powiedziałbym, bardziej że właśnie ma Kaja. Kaja, no. Jakby nie pierwsza artystka, która nas oszukała. Coś powiedzieć o Kai, czy... Nie, spoko, jakby luz. Kaja jest git, nie? Lecimy dalej. Jest żal, bo dwie wokalistki bym wiedziała, ale nawet nie dotarło mi do mózgu, co jest na tym, a ty już kliknąłeś. Nie, nie było źle, nawet dobrze. Dobra, myślałam, że będzie gorzej. Mam jeszcze ile? O, dziękuję bardzo. To była przyjemność tego odcinka. Wygrywa dzisiejszy challenge Wiktoria Boruch. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ziobro niespodzianek. To była przyjemność. 3-3! Jezu, pięknie! Patrz, ej ty! No, widzisz, ja tak, i to popatrz. Jest człowiek na moim poziomie. Widzisz? Ej, to tak naprawdę wyszło z tego, że na 10 nazwisk... Nawet nie było, że jest 6. Jakby... No dobra. No Kaja, no co no. Super challenge. A challenge był ciekawy, bo był edukujący. Ja jestem zła za Kłebo. Strasznie. Strasznie. Czemu ja nie pamiętam nawet, co ja powiedziałam. A, Vito Bambino, nie. Spoko, ja powiedziałem Sobel, kiedy już wiedziałem, że to raper. I jakby wiedziałem, wiem, że Kłebo ma na imię Kuba, Jakub. Ja też trafiłem na jakiegoś godnego przeciwnika. Po prostu wszyscy byli dla mnie za dobrzy. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Dawid Janiak, Tomasz Mak,
No to zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, żeby nie ominęły was żadne odcinki, bo kiedy klikacie dzwoneczek, to przychodzą powiadomienia. I zostawcie łapeczkę w górę, to na pewno milej nam będzie się robiło dla was kolejne odcinki. Dokładnie. Do zobaczenia. Buziaki. Pa. Szanowni widzowie, jest dla was zadanie. Robicie w komentarzu, musicie napisać. Ale dla chętnych. Dobra, napiszcie w komentarzu dla każdego uczestnika dzisiejszego odcinka jakąś ksywkę. Tak. I ja nie mogę być Kupson, bo to już jest. Jakąś inną możecie mi wymyślić ksywkę na przykład. A Dominika nie może być Pyśką. Tak. Tak. I głupia, ani mądra, ani nic takiego. Nie, absolutnie. No. Mam to na... co? Wyjęłaś mi to z buzi? Masz to gdzieś? Koniec. Kurtyna. Ale co, że powiedziałeś coś na początku? Mam to gdzieś, coś tam.